przyjmą ich unijne kraje. Beata Kłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja przedłużyła memorandum moratorium na bombardowanie syryjskiego miasta Aleppo. Działania zbrojne w tamtym rejonie zostały wstrzymane już tydzień temu. Na razie nie wiadomo, na jak długo. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. W specjalnym oświadczeniu opublikowanym przez rosyjski resort obrony można przeczytać, że Aleppo na razie nie jest celem ataków lotniczych, podobnie jak 10-kilometrowa strefa wokół miasta. Według rzecznika ministerstwa generała Igora Tymoszenkowa nadal otwartych jest 6 korytarzy humanitarnych, którymi mogą wejść cywile i bojownicy. Strona rosyjska poinformowała, że ostatniej doby miało opuścić strefę walki kilkadziesiąt kobiet z dziećmi. Jednak tych doniesień nie potwierdzają niezależne źródła. W opinii obserwatorów cywile nie chcą opuszczać miasta, obawiając się zemsty dżihadystów, którzy już kilkakrotnie ostrzeliwali grupki uciekinierów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ojczyzną makaronu są Włochy, jednak w tym roku główne obchody World Pasta Day, Światowego Dnia Makaronu, odbyły się w Moskwie. Rosja jest piątym na świecie producentem tego specjału, a jednocześnie importuje go z Włoch w ilości 29 tysięcy ton rocznie. Święto makaronu obchodzone jest dość od 18 lat. Marek Lenart. W ciągu tych 18 lat produkcja makaronu we Włoszech podwoiła się i wynosi obecnie prawie 3,5 miliona ton rocznie. Ponad połowa idzie na eksport, przede wszystkim do Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Aż 47 krajów produkuje więcej niż 1000 ton makaronu, a w 52 jego spożycie wynosi co najmniej 1 kg na głowę mieszkańca rocznie. Najwięcej jedzą go oczywiście Włosi, 24 kg, oraz Tunezyjczycy, 16. Najczęściej poszukiwane w internecie są przepisy na makaron, a przodują w tym Japończycy, Skandynawowie i Polacy. Marek Lener, Polskie Radio. W samym kraju w nocy na południu, wschodzie, północnym wschodzie oraz Pomorzu Wschodnim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura od 2 do 8 stopni. Wiatr słaby, nad samym morzem umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 Bartosz Prośniewski i jego gość spróbują teraz zrobić mieszkaniowy bilans ostatnich 24 miesięcy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskiego Radia 24. W naszym studiu pan Bartosz Turek, ekspert do spraw nieruchomości. Pan, dzień dobry. Dzień dobry. Rocznica objęcia rządu, zdobycia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. To dobra też okazja do tego, aby dokonać pewnych podsumowań z tych 365 dni. Rynek mieszkaniowy, jeden z ciekawszych tematów, no chociażby ze względu na program, który został ogłoszony, program Mieszkanie Plus, który ma sprawić, że dla tysięcy polskich rodzin, tysięcy, szczególnie chyba młodych Polaków, którzy sami nie mieli szansy na własny MBS, taka szansa ma być stworzona. I to jest chyba wystarczający pretekst do tego, aby właśnie rynkiem nieruchomości na przestrzeni tego ostatniego roku się zająć. Tylko pytanie, czy skupimy się tylko na tym takim jednym programie, tym jednym zapowiedzi, czy też w ciągu tego roku wydarzyło się więcej rzeczy, o których warto wspomnieć? O, wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy naprawdę bardzo dużo rzeczy. To trzeba oddać faktycznie rządowi. Można się z nim zgadzać, można nie zgadzać, wiadomo, różne są oceny, ale trzeba oddać rządowi, że bez wątpienia dużo robi. W tej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości naprawdę bardzo dużo się dzieje. I zmian pozytywnych, i negatywnych, ale bez wątpienia ona, te działania rządu dotyczą, jeżeli nie większości Polaków, to przynajmniej milionów Polaków. Bo tak jak pan wspomniał, prace trwają nad programem Mieszkanie Plus. To jest de facto potężny program, który zawiera kilka elementów, przynajmniej kilka elementów. Mowa jest o tym, że będą budowane mieszkania społeczne, mieszkania komunalne. Czyli to są rozwiązania z tanim najmem
dla osób słabiej zarabiających, ale też jest mowa o programie budowy mieszkań za 3000 zł za metr kwadratowy. To jest de facto taki program preferencyjnego zakupu mieszkań od państwa bez potrzeby zaciągania kredytu. Mają to być mieszkania wynajmowane przez 30 lat, no ale po tych 30 latach stajemy się właścicielem. Czyli jest to alternatywa, w oczywisty sposób alternatywa dla zakupu mieszkania na kredyt. Także to jest rozwiązanie, z którego bez wątpienia dużo osób będzie mogło skorzystać, ale nie wszyscy będą mogli skorzystać, bo program w tym elemencie ma być kierowany do osób, które wcześniej nie miały nieruchomości i przede wszystkim dla osób, w pierwszej kolejności dla osób, których nie stać na to, aby sobie kupić mieszkanie na kredyt, a z drugiej strony dla takich, które zarabiają za dużo, aby dostać mieszkanie od gminy. No i jeszcze do tego dochodzi program długoterminowego oszczędzania. To wszystko są elementy programu Mieszkanie Plus. Tak więc widać, że jest to naprawdę duży, kompleksowy program. Długoterminowe oszczędzanie. Nawet 7,5 miliona Polaków w perspektywie roku 2025 ma zacząć oszczędzać na cele mieszkaniowe. Jeżeli będziemy oszczędzać przez minimum 5 lat, to po pierwsze uzyskamy odsetki, od których nie zostanie pobrany podatek. No bo przecież normalnie, jeżeli zaniesiemy pieniądze na lokatę, to dostaniemy te 2-3% w formie odsetek, ale 19% zabierze nam fisk. No, tutaj takiej sytuacji nie będzie, to znaczy nikt nie będzie opodatkowywał zysków z tych oszczędności, a do tego można będzie też liczyć na dopłatę od państwa. To znaczy, jeżeli będziemy odkładać pieniądze przez 5 lat, to naliczą nam się spore odsetki i jeszcze do tego państwo może nam dopłacić, jeżeli zdecydujemy się te pieniądze później wydać na remont, na budowę domu, na zakup mieszkania. I to wszystko to są elementy programu Mieszkanie Plus. Naprawdę programu tak kompleksowego, jakiego dawno nie było. Oczywiście są tutaj elementy negatywne, ale ja właśnie o te elementy, ale te elementy, które budzą pewnego rodzaju wątpliwości i kontrowersje chciałem zapytać, bo pierwsze pytanie, to nie jest oczywiście kwestia merytoryczna, bo to ciężko ocenić w sposób jednoznaczny, ale pojawia się na przykład taki zarzut, że zaraz, to jest duża część ludzi, którzy teraz będą ciężko pracować na to, żeby spłacać kredyty zaciągnięte w normalnych bankach, normalny taki rynkowy sposób, a jakiejś części Polaków, no, między innymi z podatków tych, którzy spłacają te kredyty bankowe, państwo będzie teraz finansować, współfinansowywać, dofinansowywać prywatne mieszkania, bo no, trochę tak naprawdę ten problem na tym polega, że my wynajmujemy, ale docelowo to mieszkanie ma się stać naszym mieszkaniem. Tak, i to ma być zakup darmy de facto. Jeżeli będziemy podobne mieszkanie chcieli kupić na rynku, to zapłacimy przy zaliczeniu też oczywiście tym kosztu kredytu, no bo alternatywą dla nas jest zakup mieszkania na kredyt. Przecież jeżeli kupujemy na kredyt, to też musimy mieć przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem kosztów transakcyjnych, pieniędzy na wykończenie i do tego wkładu własnego do kredytu. Także w przypadku Mieszkania Plus dostajemy mieszkanie bez wkładu własnego, bez kredytu, za pół darmo i jeszcze wykończone. No i oczywiście zawsze można powiedzieć, że tego typu zarzuty to jest szukanie dziury w całym. To są głosy bardzo niesprawiedliwe, bo mówimy o tych ludziach, którzy normalnie nie byłoby stać na mieszkanie, czy nie byłoby stać na mieszkanie. No to jest problem decyzyjny, skoro myślimy o tak powiedzieć. No ale z drugiej strony być może jednak w tej opcji coś jest na rzeczy. Jak najbardziej jest na rzeczy, bo pamiętajmy, że jeżeli faktycznie powstanie taka alternatywa, że za połowę ceny możemy zostać za 30 lat też właścicielami mieszkania, to z tego systemu będą chcieli skorzystać wszyscy, którzy będą mogli. Tak? Więc wobec osób, które kupiły mieszkania na wynajem, zainwestowały na tym rynku, no, one mogą stracić, tak? No bo jeżeli będzie można wynająć mieszkanie za połowę ceny, to trzeba się liczyć z tym, że stawki rynkowe spadną, więc ci, którzy zaryzykowali, kupili mieszkanie, zainwestowali, mogą na tym stracić. Teraz ktoś może powiedzieć, no, trafiło na bogatych, trudno ich problem, to raz, dwa, być może na wynajmie rzeczywiście nikt nie stracą, ale tylko niektórzy. To teraz pytanie, kolejna wątpliwość to taka, na jakiej gruncie, gdzie te mieszkania będą budowane?
proszę bardzo, trudno się spodziewać, żeby te mieszkania były budowane gdzieś w centrach miast. Faktycznie, nawet w zapowiedziach ministra można odczytać taką informację, że nawet jeżeli ten narodowy operator mieszkaniowy, ten fundusz mieszkaniowy będzie miał budować tanie mieszkania na wynajem i będzie miał grunt gdzieś atrakcyjny w centrum miasta, to najprawdopodobniej ten grunt sprzeda, żeby kupić gdzieś na obrzeżach jakieś inne grunty bardziej pasujące do formuły, co też wydaje się jak najbardziej logicznym, zasadnym. Jak najbardziej tak. Także no, ogólnie ocena tego programu, mam wrażenie, że tego segmentu programu mieszkania, bo mieszkanie po prostu nie tylko te tanie mieszkania na wynajem, ale faktycznie najbardziej mam wrażenie, boli ten element, że z potężną pomocą publiczną będą budowane mieszkania, które zostaną oddane osobom, które owszem, w tym momencie się kwalifikują. Nie miały wcześniej mieszkania, może teraz słabo zarabiają, ale jakby umowa trwa 30 lat. I nikt nie sprawdzi, czy za 5 lat przypadkiem ten beneficjent programu Mieszkanie Plus nie zarabia już 2-3-krotnej średniej krajowej, a dalej korzysta z pomocy publicznej. Mam wrażenie, że bardziej zasadne byłoby to, aby mieszkania budowane z dużą pomocą publiczną trafiały do tych, którzy faktycznie w danym momencie potrzebują pomocy. I to jest, mam wrażenie, największy minus Mieszkania Plus. Z drugiej strony też można zrozumieć to, że to jest program, który ma być programem rozłożonym na lata, nie rozwiązaniem doraźnym dla kłopotu mieszkania dla danej rodziny, tylko pewnym pomysłem na to, jak ta rodzina cierpliwie, krok po kroku, rok po roku ma do tego mieszkania dochodzić. To nie ma chyba dobrego rozwiązania, bo jeżeli założymy, że na przykład ta rodzina po 5-10 latach odkładania w ten sposób swoich pieniędzy, no nagle członek tej rodziny dostaje super pracę, dochody tej rodziny skaczą do góry 3, 4, 5, nieważne, 10-krotnie, to co, wyrzucamy ją z tego programu? No właśnie, tego nie dałoby się w sensie politycznym, prawda, przeprowadzić tak łatwo, ale pamiętajmy, że można stosować... to znaczy mamy preferencyjny czynsz, jeżeli go faktycznie potrzebujemy, a jeżeli już nie potrzebujemy preferencji od państwa, to znaczy nie stać nas na to, żeby wynająć mieszkanie na rynku, to ustalmy ten czynsz na poziomie rynkowym. Jeżeli ktoś się nie chce wyprowadzić z tego mieszkania, dalej mu się podoba, a stać go na to, żeby opłacać czynsz na zasadach rynkowych, to stosujmy jakiś suwak, prawda? Wraz z tym, jak polepsza się sytuacja finansowa beneficjenta, podnośmy mu też stosownie czynsz, który płaci. To jest o tyle ciekawe, że ten problem, to wyzwanie jest identyczne z tym, które towarzyszy na przykład mieszkaniom, które są przyznawane przez gminę, tak, gdzie tak naprawdę bada się majętność osoby, która się o takie mieszkanie ubiera w momencie startu. W momencie, kiedy to mieszkanie zostanie przyznane, nie ma już żadnej kontroli, dochodzi do absolutnych patologii, gdy komunalne mieszkanie, które jest wynajmowane za naprawdę symboliczną stawkę, mieszkają ludzie, którzy pod domem parkują, no, nie chcę wymieniać marki, ale parkują bardzo luksusowym luksusowym marki. Tak, tak, to jest faktycznie problem. Nie ma tak naprawdę, nie miała przynajmniej do tej pory, żadnej możliwości na przykład kontroli i weryfikacji tego typu. A no właśnie, ale też pan zauważył, że do tej pory, bo też jest mowa o tym, że w końcu będzie można, będzie trzeba nawet weryfikować zarobki osób, które korzystają z mieszkań komunalnych. Tym bardziej, że te mieszkania przechodzą też z rodziców na dzieci bardzo często. Właśnie, tak, takie dziedziczenie mieszkań komunalnych, gdzie za kilkudziesięciometrowe mieszkanie w centrum dużego miasta można płacić część rzędu kilkuset złotych. Centrum Warszawy, stara kamienica, ale i stawki jakieś normalne. Kilkukrotnie niższe niż stawki rynkowe. To można sobie wyobrazić. Mówię oczywiście o tej rynkowej cenie. Tak, 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 jak najbardziej. Także tutaj też to jest element programu Mieszkanie Plus, że w końcu przynajmniej w przypadku tych nowo zawieranych umów nie będzie już takich patologii. To też jest dobrze dla tego, aby ten zasób mieszkań budowanych po to, żeby pomagać osobom potrzebującym, faktycznie ratował. Czyli jeżeli już ktoś nie potrzebuje, to żeby mu podnieść stawkę czynszu, jeżeli nie chce się wyprowadzić. Nie trzeba przecież takiej osoby wyrzucać z tego mieszkania. Dokładnie, dokładnie. Tylko, że jeżeli już kogoś stać na to, żeby wynajmował mieszkanie na rynku, stać go na to, żeby kupił sobie mieszkanie, a dalej chce mieszkać w mieszkaniu komunalnym, to niech przynajmniej płaci tak, jakby normalnie płacił na rynku, no bo te mieszkania mają być przeznaczone dla osób, które tego faktycznie potrzebują, a nie dla osób wysoko zarabiających, jeżdżących samochodem luksusowym. Bez wątpienia tak. No. Także to jest kolejny element
programu Mieszkanie Plus, także mam wrażenie, że mamy tutaj faktycznie do czynienia z tworem kompleksowym. Mowa też jest w ogóle w programie Mieszkanie Plus, to też nie jest do końca jeszcze pewne, jak to zostanie rozwiązane, ale jakieś takie pierwsze informacje trafiają, że na przykład budownictwo TBS-owe, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, mają zyskać dodatkowe źródło finansowania. W tym momencie to wygląda tak, że jeżeli ktoś ma 25% ceny mieszkania, to może te pieniądze wpłacić i staje się najemcą. Płaci na przykład 30-40% mniej później za najem takiego mieszkania niż wynika ze stawek rynkowych, a więc w pewnym sensie się to opłaca. I teraz pytanie, czy te zapowiedzi odnośnie programu Mieszkanie Plus się sprawdzą, czy nie? Ale może się okazać, że po wprowadzeniu programu Mieszkanie Plus będzie model taki. 5% wystarczy koszty budowy, żeby zostać najemcą, 20% daje państwo, reszta to będzie preferencyjny kredyt. I wtedy mamy model niemal duński. Przypomnę, Marcin Szturek, ekspert do spraw nieruchomości, Lions Bank. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. Mija rok od wyborów parlamentarnych, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W połowie listopada minie rocznica zaprzysiężenia gabinetu Beaty Szydło. To był dobry rok, podsumowała wczoraj w Łomży szefowa rządu. Za kilka tygodni będziemy podsumowywać pierwszy rok prac rządu Prawa i Sprawiedliwości, na którego czele mam zaszczyt stać. To był dobry rok. Rok, w którym udało się zrobić bardzo dużo. Ale to był też rok, który nauczył nas pokory, który pokazał nam, że determinacja i skuteczna realizacja założonego planu, pomimo trudności, przynosi dobre efekty. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego zdobyła ponad 37% głosów i otworzyła pierwszy po 1989 roku rząd niekoalicyjny. O tym, co wydarzyło się od tego czasu na polskiej scenie politycznej, porozmawiamy w naszej dzisiejszej debacie poranka. Robert Walenciak, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Andrzej Anusz, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Jędrzej Pomarański, politolog, ekspert do spraw wizerunku. Panowie, co jest polityczną wizytówką tego rządu po roku? 500+, wojna z Trybunałem Konstytucyjnym, czy coś może jeszcze? Andrzej Anusz. Oczywiście są pozytywne elementy, no i można powiedzieć negatywne, tak? Znaczy ja do tych pozytywów bym zaliczył trzy rzeczy, to znaczy rzeczywiście 500+, znaczy to jest sprawa, bym można powiedzieć, bez precedensu, że pierwszy raz po 89 roku no Polacy coś otrzymali, można powiedzieć, od rządu, tak? Znaczy to tak, w takim skrócie tak można powiedzieć. I dwie rzeczy, dwie duże imprezy, które się udały, które są sukcesem, to znaczy szczyt NATO. No i przede wszystkim deklaracja, że wojska amerykańskie na stałe wejdą do Polski, będą bazy w Polsce, co w obecnej sytuacji międzynarodowej, no i bardzo ważne, jest bardzo ważną sprawą dla bezpieczeństwa Polski. No i sukces Światowych Dni Młodzieży, nie ma co ukrywać, że to był wtedy, pamiętamy, że w lipcu to był czas zamachy, prawda, w Europie i jednak tutaj w Polsce udało się przeprowadzić wielką, ogromną, prawda, imprezę z udziałem milionów ludzi i to rzeczywiście był na pewno poza takim duchowym przeżyciem też organizacyjny sukces. Natomiast jeśli chodzi o negatywy tak krótko, no to moim zdaniem przede wszystkim to jest ostatnie, można powiedzieć, miesiące, nawet tygodnie, przede wszystkim jest kakofonia komunikacyjna w rządzie. To znaczy to jest tak, że są za dużo jest frontów pootwieranych, tak? A jeśli w ramach tych różnych frontów, no to dwugłosy, tak? No to klasyczny przykład, reforma podatków, tak? Znaczy minister Kowalczyk mówi jedno, wicepremier Morawiecki mówi drugie, później są dementi, prawda? Minister Finansów składa dementi, na przykład, że małżonkowie się nie będą razem, znaczy będą się razem rozliczali, prawda? Tak jak to się, a niektórzy mówili, że może nie. I tutaj jest pewna niepewność. Obywatele nie mają poczucia, w jakim kierunku pewne reformy będą szły. Ja bym się zgodził z panem doktorem, bo to rzeczywiście jest pewnego rodzaju mozaika. Znaczy są rzeczy i lepsze pewnie i gorsze. Do tych takich ludzi widać pewne, nie wiem, deficyty czy miejsce do poprawy rzeczywiście jest komunikacja. To jest blisko mojego serca, dlatego o tym chciałem trochę powiedzieć, bo rzeczywiście w dzisiejszej polityce te bardzo
czasach bardzo szybkich mediów, mediów społecznościowych, internetu, gdzie informacje momentalnie się rozszerzają, momentalnie są komentowane i momentalnie też wykorzystywane z punktu widzenia np. rządu przez opozycję, niekoniecznie zgodnie z intencją rządu. Tutaj ten element komunikacyjny, jasności, przejrzystości, właściwego doboru komunikatów jest bardzo istotnym elementem, bo czasami rzeczywiście jedno słowo jednego wiceministra czy ministra źle zrozumiane, źle wypowiedziane, nie w tym kontekście, powoduje pewną kakafonię, która pewnie utrudnia rządowi też trochę funkcjonowanie, bo musi tłumaczyć, musi organizować konferencje, które wyjaśniają pewne elementy. To jest zupełnie niepotrzebny, wysiłek, który jest wkładany w rzeczy, których można byłoby uniknąć. Co do programu 500+, to myślę, że tutaj pewnie moglibyśmy się zgodzić, że on został wprowadzony i chyba, biorąc pod uwagę, jak został przyjęty przez opinię publiczną, to raczej można się spodziewać, że już na stałe do polskiego systemu politycznego czy systemu wsparcia rodziny, bo nie wyobrażam sobie i nie widać takiej siły politycznej, która by w taki dosyć mocny sposób komentowała, że chciałaby go kiedykolwiek usunąć. Nawet liberalne podejście, czy Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, tam nie widać, mówią o pewnych modyfikacjach tego programu, ale nikt raczej już w tej chwili nie będzie chciał go usunąć. W związku z tym z punktu widzenia beneficjentów tego rozwiązania, to można powiedzieć, że to jest duży krok do przodu, zależnie od szczerości takiej deklaracji, bo to jest zupełnie osobna kwestia. Jakbym miał znaleźć takie jedną cechę wyróżniającą tę ekipę polityczną, która objęła władzę od roku, to jest to po raz pierwszy odkąd pamiętam, ekipa polityczna, która przychodzi i zaczyna realizować obietnice wyborcze, które złożyła w kampanii wyborczej. To jednak Prawo i Sprawiedliwość z tym komunikatem dotarło do wyborców i stąd się biorą, moim zdaniem, wręcz można powiedzieć o wzrastającym poparciu, lekko wzrastającym, na pewno nie spadającym poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest ekipa, która po prostu realizuje swoje obietnice wyborcze. Tutaj 500+ ma oczywiście kolosalne znaczenie. Latem taką prywatną pielgrzymką jechałem rowerem po różnych małych miejscowościach i tam ludzie w ogóle się nie interesują polityką, a polityków wszystkich uważają generalnie za nie najbardziej cenią, może to tak określę, ale 500+ zauważyli jako element, po raz pierwszy, odkąd wszyscy pamiętamy, władza coś dała ludziom. Pomyślała o zwykłych ludziach właśnie w tych małych miasteczkach. To ma kolosalne znaczenie, wręcz cywilizacyjne. Znikają zeszyty na przykład, tak zwane zeszyty, ludzie po prostu byli w sklepach wiejskich, tak, więc musieli kupować na kredyt artykuły na chleb, prawda, pierwszej potrzeby. Wbrew obawom, że te 500 zł będzie na przykład przebite, tak? Nie mamy sygnałów żadnych o wzroście na przykład konsumpcji alkoholu. To nieprawda. Wręcz w przypadkach takich patologicznych te pieniądze dają po prostu pewną nadzieję. Są takim światełkiem, który pozwala odbudować stabilność, że za miesiąc będą te pieniądze, za dwa miesiące matka kobieta po prostu wie, że nie rozsypie się. Ja mam wiele sygnałów, że nawet właśnie patologicznych sytuacjach, gdzie był alkohol na przykład, te pieniądze pozwalają stanąć na nogi. No dobrze, ale z drugiej strony mamy ilość pootwieranych frontów i jest wrażenie takiej ciągłej wojny, polsko-polskiej ciągłego chaosu. Czy to musiało tak być, czy też nie? Adrian Stankowski stwierdzi, że musiało, bo jeżeli się coś obiecało i chce się wykonać, no to trzeba się zderzać z grupami społecznymi. Ale czy tak naprawdę jesteśmy w takiej konieczności? Przede wszystkim na pewno wojna i pewien konflikt polityczny. Zawsze Jarosław Kaczyński, jak znamy już od samego początku jego drogi politycznej, on zawsze konsolidował środowiska, którymi przewodził, właśnie też poprzez konflikt. Także zarządzanie poprzez konflikt i nawet może być pewien kryzys polityczny, to Jarosław Kaczyński lubi, tak? Znaczy, to jest dla niego na pewno nic nowego, on się w tym dobrze czuje. Pytanie jest, czy nie ma za dużo tych pól pootwieranych, tak? Znaczy, jeśli chodzi o, rozumiem, że pan redaktor też pytał o Trybunał Konstytucyjny. Znaczy, sprawa Trybunału Konstytucyjnego, można powiedzieć, niejako Jarosławowi Kaczyńskiemu została dana w prezencie przez
poprzedników, tak? No bo przypomnijmy, że to jednak był błąd pierworodny, no to jest błąd, czy pierworodny, jak się można tak powiedzieć, to jest błąd poprzedniej koalicji, tak? Znaczy wybranie na zachodnich sędziów przez PO, PSL ewidentnie było złamaniem prawa. Jakby w tą grę wszedł Jarosław Kaczyński, a wiadomo, że Jarosław Kaczyński od zawsze miał bardzo krytyczny stosunek do Trybunału Konstytucyjnego. Zawsze określał, że Trybunał Konstytucyjny to jest pewien organ, to jest w cudzysłowie ta trzecia izba parlamentu, a tak nie powinno być. W związku z tym tutaj w sposób naturalny jako dostał, można powiedzieć, prezent i wszedł. Pytanie oczywiście, czy można było po pierwsze i teraz jak wyjść z tego, to jest to pytanie, ale drugie, być może można było mniej ostro tak wejść, ale to jest już jakby bardzo trudno stopniowalne w polityce, tak, bo jeśli się pojawia pewien kryzys, pewna walka polityczna, to bardzo trudno stopniować, prawda, czy można bardziej pewną na przykład instytucję z nią walczyć, czy mniej. Znaczy, także to było zaproszenie ewidentnie przez poprzedników, jeśli chodzi o Trybunał. Teraz pytanie jest oczywiście, uważam na przykład, że źle PiS rozegrał sprawę ustawy antyaborcyjnej, tak? Znaczy, to tutaj moim zdaniem zostało zlekceważone. Znaczy, ta formuła taka, że rozumiem, że Jarosław Kaczyński, dla mnie oczywiste było, że będzie chciał, żeby dwa projekty poszły, czyli liberalizujący, zaostrzający do komisji. No i rozumiem, że planem było, żeby przez 3 lata tej komisji te projekty tam omawiać i to by trzymało pewną równowagę. Ale to się nie udało. A tutaj myślę, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości jakby poczuła taką wolę, żeby odrzucić od razu ten liberalizujący. No i to spowodowało, że oczywiście ta grupa społeczna, te ludzie poczuli zagrożenie, tak, że ten kompromis aborcyjny, który został na początku lat 90. zawarty, on zostanie rozbity. A myślę, że to byłby to błąd, bo ten kompromis, jak widać, ma bardzo duże osadzenie społeczne, tak? On jest takim trwałym kompromisem i tutaj ta sprawa została źle rozegrana, ale też widać, że Jarosław Kaczyński potrafi bardzo szybko reagować, tak? Znaczy on po prostu z dnia na dzień de facto na siebie wziął to i wycofa, i jakby ten drugi projekt też został, prawda, przez komisję odrzucony, no i mamy, nazwijmy to, opcję zerową. Ale trochę mleko się rozlało, tak, to trzeba powiedzieć. Tu nawiązując do tego, co pan doktor powiedział a propos Trybunału Konstytucyjnego, bo jak się zastanawiamy, rozważamy takie kwestie jak, powiedzmy, spin doktoring, budowanie różnych strategii komunikacyjnych w polityce i w ogóle strategii politycznych, to ja nie wiem, czy pan kwestia Trybunału w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, czy to była wpadka, czy to był błąd, pomyłka, czy też celowe wprowadzenie czegoś do dyskusji publicznej, bo tak jak słusznie pan doktor zauważył, znamy podejście Jarosława Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego, więc czy to nie była jakaś taka pułapka zastawiona na zasadzie zobaczymy, czy będzie na to reakcja, i była. Z tym, że obserwując to z komunikacyjnego punktu widzenia wizerunkowego, to wydaje się, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego nie zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości tutaj wewnątrz kraju, bo nie zmieniła w sposób znaczący poparcia dla tej partii, bo nie spowodowała jakichś dramatycznych zmian. Po prostu opinia publiczna podzieliła się w tej sprawie i ona jest, zdaje się, już w tej chwili to nie ulegnie jakiejś większej zmianie. Inne kwestie, właśnie typu czarny protest, to jest sprawa otwarta, jak on będzie w dalszej perspektywie przebiegał. Mhm. Dlaczego nie zmieniła sprawa Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego nie zaszkodziła Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że tutaj moja diagnoza polega na tym, że ta zmiana, którą obserwujemy, jest zmianą o wiele głębszą niż tylko zmiana ekipy politycznej. To jest zmiana konieczna, zmiana elit. Te elity, które mamy w III RP, po prostu nie wypełniają swojej roli. O wojnie elit porozmawiamy po przerwie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Wenezuelski parlament zdecydował o rozpoczęciu procesu impeachmentu prezydenta Nicolasa Maduro. Teraz parlament ma powołać specjalną komisję, która zbada, czy prezydent działał niezgodnie z konstytucją. Parlament jednocześnie wezwał Maduro, by stawił się przed Izbą 1 listopada. Brytyjski rząd po wieloletnich debatach podjął decyzję o rozbudowie najruchliwszego lotniska Londynu i Europy. Premier Theresa May zgodziła się z ekspertami, że Heathrow
przez które przewija się 75 milionów pasażerów rocznie, zasługuje na trzeci pas startowy. Więcej z brytyjskiej stolicy Grzegorz Drymer. ISO wygrało w konkurencji z porządnickim Gatwick, ale budowa nie zacznie się wcześniej niż za rok. Ta decyzja wiąże się z Brexitem i percepcją Wielkiej Brytanii w świecie. To wyraźny sygnał, że po referendum nasz kraj jest jak najbardziej otwarty dla biznesu. Stwierdził minister transportu Chris Grayling. Szef brytyjskiej Konfederacji Przemysłu Paul Drexler jest zachwycony. To absolutnie słuszna decyzja. Po prawie 50 latach dyskusji ta premier pokazała, co można osiągnąć z procedowania. Przeciwko są burmistrz Londynusa i pan i jego poprzednik Boris Johnson, obecnie szef dyplomacji w rządzie premier May. Londyńczycy spodziewają się większego hałasu i zanieczyszczeń. Protestują mieszkańcy całej wsi, którą trzeba będzie wyburzyć. Dyrektor Heathrow John Holland Hay zapewniał jednak BBC. Znam osobiście wielu tych ludzi. Chcemy się zająć każdym z nich. Mamy wiodący w świecie system odszkodowań i bardzo poważnie bierzemy swoją odpowiedzialność za środowisko. Mimo to organizacja Friends of the Earth określiła decyzję o rozbudowie Heathrow jako zdradę polityki klimatycznej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Grymar, Holandia. Przenosimy się do kraju. Cztery rezydencje królewskie. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Jana III w Milanowie i Łazienki Królewskie w listopadzie za darmo dla odwiedzających. Przez cały miesiąc wstęp do tych muzeów będzie bezpłatny. Akcja odbywa się po raz piąty. Dla gości przygotowano dodatkowe atrakcje. Nocne zwiedzanie, warsztaty edukacyjne i 700 lekcji muzealnych. 2012 roku w darmowym listopadzie uczestniczyło około miliona osób, w tym ponad 50 tysięcy dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych. Rok temu rezydencje królewskie odwiedziło w tym najgorszym dla muzeów miesiącu ponad 250 tysięcy zwiedzających. Dyrektor Łazienek Królewskich Tadeusz Dzielniewicz powiedział, że w przypadku tej rezydencji akcja sprawdza się doskonale. Kiedy pierwszy raz przeprowadziliśmy tę akcję 5 lat temu, w listopadzie mieliśmy 10-krotnie większą publiczność niż zazwyczaj. To jest wielka różnica. W zeszłym roku w listopadzie odwiedziło nas 74 tysiące gości. W ubiegłych latach Wawel w listopadzie odwiedziło około 100 tysięcy osób, a to oznacza 3 tysiące zwiedzających dziennie, mówi dyrektor zamku Jan Ostrowski. Dokładnie tyle, ile w najlepszych miesiącach dla sezonu turystycznego. To jest spore wyzwanie, żeby te osoby mogły w miarę komfortowo zwiedzić nasze ekspozycje i jednocześnie nie zrobić krzywdy obiektom. Hasło tegorocznej akcji brzmi Królowie i Sztuka. Rezydencje królewskie zaprezentują swoje kolekcje i wystawy czasowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Debata poranka, Robert Walenciak, ze mną w studiu Sant'Eperanzej Anys, Adrian Stankowski, Andrzej Pomarański. Rozmawiamy o roku PiSu, o roku, który upłynął od poprzednich wyborów parlamentarnych. I Adrian Stankowski mówił o tym, że toczy się wojna elit w tej chwili, wojna z elitami liberalnymi, którą prowadzi PiS. To nie tyle wojna, to konieczna zmiana, bowiem dotychczasowe elity przestały być zdolne do formułowania najważniejszych dla narodu pytań. Ja już nie mówię, nie mówiąc o szukaniu na te pytania odpowiedzi. Przy czym to stało się również jakby z własnej woli tych elit, które chciały być taką wisienką, ale bez tortu. Ten naród już w ogóle był niepotrzebny, tylko przeszkadzał, bo ma jakieś tam żądania, postulaty i czasami się potrafi wynagrodzać. Taki stan rzeczy po prostu nie może trwać dalej i ta wymiana elit jest koniecznością. Te dotychczasowe elity muszą oburzyć, muszą odpaść jak skóra stara wąża w czasie wydzielki. Stąd zresztą Prawo Sprawiedliwość zostało wybrane przez wyborców w mojej opinii właśnie po to, żeby z tymi elitami robić porządek. Znaczy właśnie ktoś powiedział, że PiS został wybrany, żeby zrobić elitę i nikt nie będzie płakał, że jajka się biją. Stąd wejście w zwarcie z dotychczasowymi elitami, czego symbolem najgłębszym są właśnie elity prawnicze i Trybunał Konstytucyjny, który jest zwieńczeniem tego świadka prawniczego, a już zwłaszcza jego prezes.
może tylko PiS-owi przysporzyć ten punkt. Andrzej Janusz też razem walczył jeszcze swojego czasu z tymi zjednymi elitami, prawda? Jarosław Kaczyński jeszcze w PC mówił, że trzeba wymienić to, co nastąpiło. Znaczy ja bym też to określił jako w kategoriach takich politologicznych, że to jest koniec epoki okrągłego stołu. To znaczy na przykład wybór Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta to jest taki symboliczny, prawda? Wybór. To znaczy, to jest polityk zupełnie nowego pokolenia, prawda, poniżej 50 lat, czyli nie mógł być przy okrągłym stole. W 89 roku, tego, co się zmienił prezydent Bronisław Komorowski, to jeszcze jest polityk właśnie pokolenia okrągłego stołu, prawda, później minister rządu Tadeusza Mazowieckiego. I to jest taki symbol. Natomiast oczywiście pytanie, na ile w tych politycznych elementach to się przełoży. Ale są tutaj symptomy, no bo jednak pojawiły się nowe też ruchy i partie polityczne tak na scenie, jednak po tych wyborach. No jest pewien fenomen ruchu Pawła Kukiza, który się pojawił. Jest to bardzo dobry wynik najpierw w wyborach prezydenckich, później dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Nie ma co też ukrywać, jest nowy element nowoczesny. Znaczy, oczywiście to jest pewna ciągłość, znaczy być może to jest pewne przepoczwarzenie się części środowiska Platformy Obywatelskiej, ale tam też są elementy nowe, tak? Można powiedzieć, taki nowy język tam się przynajmniej pojawił. Znaczy widać, że są, prawda, na scenie, ta scena polityczna jest w ruchu i rzeczywiście, no jeśli scena polityczna się zmienia, jeśli członkowie się zmieniają, to oczywiście, no co tu dużo mówić, zmieniają się elity, tak, polityczne, ekonomiczne, społeczne kraje. Zmiany, ja myślę, bo to jest też ciekawe, co panowie powiedzieli, bo jakbyśmy się przyjrzeli wynikom wyborów, to tak naprawdę poza wynikiem Platformy Obywatelskiej, który nie był najlepszy, i PSL-u, wszystkie wyniki, tak naprawdę głosy ludzi były oddane za jakąś formą zmian, tak? No bo Nowoczesna miała być elementem zmian w stosunku do tego, tych elit liberalnych, ale jednak w stosunku do tego, co robiło wcześniej Platforma Obywatelska. W związku z tym ci ludzie też głosowali za jakąś zmianą, być może inną niż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy Kukiza właściwie, na pewno inną, ale jednak zmianą. W związku z tym ten element zmian widać, że był potrzebny, to jest po pierwsze, a po drugie my obserwujemy nie tylko w Polsce tego typu przekształcenia, rewolucje, jakbyśmy to określili, czy wojnę, bo to już zaczyna być już nie tylko domeną europejską, ale biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone, to jest pewien proces światowy, także pewne elity z ostatniego dwudziestolecia nie odpowiedziały być może do końca na zapotrzebowanie opinii publicznej wyborców. Być może przez pewien czas ich głos nie był słyszalny, bo nie było na przykład nowych mediów, które z kolei dzisiejsi zwycięzcy bardzo dobrze wykorzystują w kampaniach wyborczych i w takim integrowaniu elektoratu. No i następuje naturalna wymiana, czy pewna zmiana, tylko tyle, że jest ona dosyć taka mocna, tak znaczy zauważalna, bo ten konflikt jest bardzo istotny i zauważalny we wszystkich krajach. Choćby ostatnie wybory na liście w tej chwili i wyniki pokazują, że tam też opinia publiczna czy elektorat idzie w kierunku podobnych zmian jak w Polsce, czy na Węgrzech, czy w innych krajach europejskich. Czyli mamy więc wojnę na górze, tak możemy powiedzieć. To jest takie trochę niebezpieczeństwo, bo ja uważam, że problemem polskiej sceny politycznej jest brak opozycji tak naprawdę, bo ta opozycja, która jest, ona jest bardzo hałaśliwa i taka dokuczliwa dla rządzących. Natomiast to jest opozycja, która mówi, że no, ma być tak, jak było. Czyli to jest taki, no, domagają się restauracji Bourbonów, sięgając po analogię historyczne. To absolutnie po pierwsze się nie uda, po drugie to prowadzi tylko do konfliktu, bo w Polsce potrzebna jest opozycja, bo jest się o co spierać, w jaki sposób Polskę zmieniać. I tutaj potrzebna, każdy rządząca partia potrzebuje opozycji, jak tlenu, bo inaczej to jest niezbędny warunek demokracji. No tymczasem ani Platforma, ani Nowoczesna, ani PSL nie proponują innej wizji Polski. Oni proponują tylko powrót do ancien reżimu i stąd jest taka kompletna jałowość tej debaty. Trochę innym przypadkiem jest ruch Kukiza, który owszem jest taką opozycją, czy mógłby być taką opozycją, o której mówię, z tym, że ruch Kukiza jeszcze troszkę po prostu musi poterminować polityka
aby świat nie jest tak prosty, jak się politykom ruchu Głupiza wydaje. No, panowie, czarne marsze, kobiet, ruch parasolek, Komitet Obrony Demokracji. No, ileś tysięcy ludzi wyszło na ulicę, wielu z nich nie miało wcześniej do czynienia z polityką. Są to młode twarze, jeżeli popatrzymy na uczestników, zwłaszcza jeśli chodzi o Marsz Kobiet. Może tutaj coś się pojawia nowego, co rzeczywiście może w dużym stopniu zmienić w przyszłości niedalekiej polską scenę polityczną. Andrzej Janusz. Znaczy przede wszystkim ten czarny protest, ten pierwszy, ewidentnie ja bym w kategoriach takich społecznych określił, że to jest sukces, tak? Znaczy to był sukces, bo to wynikało z tego, że duża część społeczeństwa odebrała właśnie odrzucenie tego projektu liberalnego, nawet że do komisji nie poszedł, a tylko ten poszedł zaostrzający, jako podważenie kompromisu w sprawie aborcji, który jest trwałym kompromisem, jak widać, w początku lat 90. I to, ewidentnie było takie poczucie i trzeba powiedzieć jasno, że ja rozmawiałem z kobietami, które też brały udział w tym proteście. Tam wiele kobiet poszło, które były za tym, żeby zostawić kompromis, który jest. Nie poszły za tym, żeby zaostrzać, czyli liberalizować tą ustawę, tylko poszły po to, żeby zostawić to, co jest, tak? Czyli ten kompromis trwał. I teraz z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z takim elementem, że już te ostatnie protesty, prawda, wczoraj, przedwczoraj, które były, ewidentnie one już zostały, że tak powiem, przestrzelone, moim zdaniem. To znaczy poszło tak, że po pierwsze widać, że tam już jest polityka, znaczy tam weszli tam przedstawiciele KOD-u, różnych partii tam się, że tak powiem, pojawili, czyli już pokazali, upolitycznili ten cały społeczny protest, to po pierwsze, a po drugie, no poszło to właśnie zdecydowanie w zaostrzeniu, tak? To znaczy poszło to, nazwijmy to, w lewą stronę, w sposób ewidentny i moim zdaniem oczywiście już widać było, że wczoraj czy przedwczoraj było dużo mniej osób, które brały się w tym proteście. I to świadczy o tym, że społeczeństwo ma dosyć takie naturalne, dosyć dobre wyczucie jak do sytuacji, tak? To znaczy, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście ma takie poczucie, że pewien kompromis jest zagrożony, zresztą ewidentnie był sukces, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma co ukrywać, w ciągu dwóch dni wycofały się z tego, tak? I to Jarosław Kaczyński, o czym mówiliśmy, po prostu on bezpośrednio tak ręczne sterowanie, tak? Komisja odrzuciła projekt, mamy opcję zerowa, rząd oświadczył, że w ogóle się nie dotykamy do tego tematu, chcemy wspierać kobiety przez działania osłonowe, tak? Społeczne. I to jest ta przyszłość, to właśnie jest myślenie w kategoriach 500+, tak? W tym kierunku to powinno pójść. Natomiast to już teraz, jeśli chodzi o te rozwiązania ustawowe, to na pewno moim zdaniem na dłuższy czas nikt po prostu nie będzie do tej sprawy w tej chwili wracał, bo widać, jaka jest reakcja, po prostu to było nieprzygotowane. Czyli jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no też mieliśmy masowe ruchy, ale też one się w jakimś tam stopniu wypaliły, tak? Bo to było tak, no nie można cały czas na tym samym potem politycy weszli, tak? I upolitycznili. W związku z tym, moim zdaniem tak, to świadczy, że mamy elementy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, ludzie mają poczucie, że potrafią wyjść na ulicę, natomiast politycy, którzy chcą, mówiąc nieładnie, wykorzystać te ruchy, muszą bardzo uważać, bo widać, że to nie jest takie proste, żeby wskakiwać na ten ruch, jakby rozgrywać swoje karty polityczne. Zresztą to było bardzo dobrze widać w Sejmie, wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość starało się odrzucić tą nowelizację, tą zaostrzającą, kiedy trochę opozycja też z kolei się pogubiła, bo nagle zaczęła bardzo mocno wyrażać swój przeciw i że to sprzeciw to powinno być dalej procedowane i w innym trybie odrzucone, co jasno pokazywało pewną intencję, że cały czas opozycja w sumie, i to nawiązując do tego, co pan redaktor mówił też, szuka, próbuje znaleźć jakiegoś takiego, nie wiem, kontrapunktu w stosunku do ekipy rządzącej czy do rządu, na którym mogła wybudować swoje poparcie. Jak na razie nie widać takiego pomysłu. Wydaje się, że te protesty społeczne, zwłaszcza te związane z kwestiami aborcji, chyba nie są najlepszym miejscem, bo tutaj się spotykają różne postulaty i tak jak wczoraj analizując to warstwie informacyjnej czy językowej, słuchałem o różnych opinii osób będących na tych protestach przeciwko czemu protestują, bo to nie były tylko kwestie związane z aborcją, ale były zupełnie mieszanka różnych kwestii. To pokazuje, że to
idzie trochę w innym kierunku niż kwestie samej aborcji, a z drugiej strony musimy zwrócić uwagę, że ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przejęło dużą część elektoratu takiego socjalnego, który mógłby być teoretycznie też zagospodarowany przez lewicę, to te postawy w kontekście samej aborcji i tego, czy ten kompromis obecnie zmienia, czy nie, w samym elektoracie obecnym Prawa i Sprawiedliwości są po prostu różne. No więc inaczej stosunek do aborcji troszeczkę idzie, może nie zupełnie poprzez podziałów politycznych obecnych, ale nie jest to takim idealnym odzwierciedleniem poparcia dla partii politycznych. W związku z tym to jest bardzo delikatna sprawa i tu wystarczy powiedzieć jedno słowo za dużo w przestrzeni publicznej, jeżeli to robią politycy, to może być bardzo mocno wykorzystywane potem w pewnych takich rozgrywkach politycznych, czy próbie budowania swojej pozycji na jakiejś kartce jednej czy drugiej strony. To widzieliśmy na przykładzie jednego z tych protestów, kiedy pod Sejmem na przykład pani posłanka Mucha wystąpiła i gdzie została raczej chłodno przyjęta, delikatnie mówiąc, przez protestujące kobiety, więc to też trzeba mieć na uwadze. Mówiliśmy już, że PiS otworzył zbyt wiele frontów i czasami w tych wielu frontach się gubi. Czy mam pytanie do Adriana Stankowskiego, jak będzie w najbliższej przyszłości? Czy raczej czy wygra opcja zamykania frontów, próby pozyskiwania jakichś grup społecznych, czy też jakichś środowisk, czy też odwrotnie wygra opcja taka wojskowa, czyli twardo realizujemy swoje zobowiązania i wtedy przyjdzie sukces, kiedy je zrealizuje. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma innej drogi, to musi być konsekwentne w realizowaniu swojego programu. Ta realizacja tego programu jakby nie mówić, to wymaga wejście w konflikt z wpływowymi grupami, czy to medialnymi, czy to biznesowymi. Tutaj klasycznym przykładem jest wprowadzenie podatku od supermarketów. Natychmiast zareagowała pani komisarz Bieńkowska, która zakwestionowała wprowadzenie tego podatku, zostając po stronie po prostu grup biznesowych, bo to tak trzeba nazwać. Prawo i Sprawiedliwość musi być konsekwentne w realizowaniu tego programu, bo inaczej będzie niewiarygodne. Celem Jarosława Kaczyńskiego, który przypomnę 2 maja postawił, jest zmiana konstytucji. To co oznacza, bo to jest cel polityczny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Papieską Radą do Spraw Kultury, Fundacją Nauki Wiary Stok i Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają na 9. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekologia. Woda dobrem wspólnym. Pod patronatem jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Kongres odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Toruniu w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Stałego Miejska 3. Konferencja otworzy msza święta o godzinie 8 pod przewodnictwem jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Znaczy tutaj ja się zgadzam z panem redaktorem, że kluczem dla Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście jest wiarygodność. Znaczy, to jest klucz. I teraz, jeśli Prawo i Sprawiedliwość w cudzysłowie da się wrzucić, bo pewno samo nie chce, na pewno nie chce, ale da się wrzucić w buty swoich poprzedników, a to jest właśnie syndrom, to sobie mi się liczył, na tak to jest jakoś tam problem. Dlatego ta sprawa przegrała, dokładnie. Jeśli da sobie, znaczy po pierwsze, czy część zrobi błąd, a część da sobie dorobić gębę poprzedników właśnie taką, że jesteśmy niewiarygodni, wchodzimy w buty, właśnie zawłaszczamy państwo i to wszystko, to jest, to będzie rzeczywiście wielki problem. I w związku z tym, jak sobie PiS poradzi z tym problemem, to jest moim zdaniem jedna z kluczowych elementów. Bo jeśli sobie poradzi, widać było, że stara się poradzić, znaczy tak, odwołanie ministra skarbu Jackiewicza ewidentnie świadczy o tym, że jest twarda próba podjęcia jednak zmiany. Zobaczymy, wiemy, że CBA weszło do spółek Skarbu Państwa, ma badać
różne nieprawidłowości. No zobaczymy, jak będą ewentualnie te rozliczenia przebiegały. Czy jeśli rzeczywiście będzie tak, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, jak są jakieś nieprawidłowości i będą wyciągane wnioski wobec już ludzi, którzy są zadania PiS-u weszli do tych spółek, no to będzie rzeczywiście PiS pokazał tą wiarygodność, tak? Rzeczywiście tutaj będzie wiarygodny dla społeczeństwa i to moim zdaniem wyjdzie z tego obronną ręką. Natomiast no, jeśli to się nie uda, no to rzeczywiście moim zdaniem tu jest problem i wtedy może być kwestia dosyć przyspieszonego straty poparcia, zaufania, no i to się będzie przekładało na sondaże, a trzeba pamiętać o sondażach, no musimy wiedzieć, że tak naprawdę PiS nigdy nie osiągnie, w tej chwili sprawuje władzę samodzielnie, ale to też wynika z pewnego jednak zbiegu okoliczności politycznych, tak, tych wyborów. No, pamiętajmy o tym, że Lewica w ogóle nie weszła do Sejmu, dlatego, że mieliśmy dwie listy lewicowe, tak? Mieliśmy partię Razem, mieliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej i SLD zabrakło 0,5%. Gdyby te 0,5% było, no już by było trudniej. Znaczy, na pewno PiS musiałby zawierać koalicję z ruchem Kukiza, a wiemy, no, że ruch Kukiza jest bardzo niedookreślony, czyli ta koalicja mogłaby być dosyć trudna, tak? Na pewno by była ta koalicja, ale też PiS nie miałby takiego komfortu rządzenia. W związku z tym naprawdę Prawo i Sprawiedliwość no, musi pamiętać o tym, że to poparcie, no musi pilnować tego poparcia, bo rzeczywiście to jest kwestia wiarygodności jest kluczem. Tak, no tutaj kwestia tych sondaży, o których mówimy, to jest też taka, że to jest pewnego rodzaju taka samospełniająca się przepowiednia. Znaczy, jeżeli sondaże są dobre i pokazują poparcie mimo pewnych perturbacji, to uwiarygodnia partię, czy też kandydata, bo jeżeli mówilibyśmy o wyborach prezydenckich w opinii publicznej. Natomiast jeżeli następuje gwałtowna zmiana, no to ta zmiana wtedy z reguły to jest jeden kamyk, ten pierwszy, który rusza dużą lawinę i potem jest bardzo trudno to odbudować, więc ta wiarygodność jest bardzo istotna, a do tej wiarygodności potrzebna jest bardzo dobra komunikacja. To takie media. W dzisiejszych czasach nie wystarczy, bo to często tak jest, że politycy tego nie rozumieją. Znaczy mówią, my robimy, dostaliśmy mandat społeczny, robimy słuszne rzeczy, w związku z tym one powinny się same tłumaczyć, same się bronią. No, w dzisiejszych czasach niestety tak nie jest. Trzeba bardzo dobrze się komunikować z opinią publiczną, umieć wyjaśnić, przedstawić, dlaczego pewne zmiany zachodzą, z czym są związane i jakie będą miały konsekwencje, czy też jakie przyniosą pożytki opinii publicznej. To trzeba bardzo dobrze tłumaczyć, bo z kolei w stosunku do partii rządzących, partii opozycyjne, każde potknięcie będą wykorzystywać. One robią to w tej chwili bardzo źle, w sensie dla nich źle, bo nie przynosi to zmian na scenie politycznej. Dlatego rozmawialiśmy o programie 500+. On bardzo mocno uwiarygodnił się Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy pokazał, że była propozycja, została zrealizowana i to taka najbardziej dająca się odczuć w opinii publicznej. W związku z tym część osób, które skorzystały, to duża część, może zakładać, że no, zostało zapowiedziane i zrealizowane. Nakładająca się na to krytyka, z kolei bardzo taka ostra i praktycznie w każdym możliwym elemencie, powoduje, że te partie, zwłaszcza Platforma, która wcześniej rządziła i nie zrobiła tego dla tych ludzi, nie ma dużej wiarygodności, tak? Bo to nie pokazuje. No, mieliście szansę, to zrobiliście. Nie zrobiliście, krytykujecie, ale tu trzeba rzeczywiście uważać, żeby nie pójść tą drogą, tak jak pan doktor słusznie zauważył, bo takie każde potknięcie może być kosztowne, ale też trzeba zauważyć, że sam profesor Jarosław Kaczyński w takiej swojej mowie, zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów, on bardzo jasno to zaakcentował, że nie będzie tolerował żadnego, nie wiem, kolesiostwa, żadnych odstępstw od i programu, że jest pewien cel konkretnie określony i że wszystkie takie negatywne rzeczy będą wypalane gorącym żelazem. Powtórzył to ostatnio podczas spotkania tego wszystkiego w wakacje, które się odbywały. No i w ostatnim wywiadzie też poniekąd wyraził swoje niezadowolenie z pewnych działań, więc pewnie należy się spodziewać pewnych ruchów z tym związanych. Jeżeli będą gdzieś nieprawidłowości, no to będą z całą surowością najgłośniej Kaczyński doskonale wie, że wyborcy wiele wybaczą Prawie Sprawiedliwości, wiele starć z Trybunałem, z jednikami europejskimi, ale na pewno nie wybaczą
wejście w ośmiorniczki, tak, już tak skrótowo to ujmując. W związku z tym chciałbym zauważyć, że tutaj została przygotowana systemowa, czy pewne systemowe rozwiązanie, którym jest wielki nieobecny, przynajmniej medialnie, pan minister Mariusz Kamiński, który ma, odnoszę wrażenie, wcale nie został ulokowany tam, gdzie został ulokowany, żeby, mówiąc kolokwialnie, powsadzać tych w platformę, bo ich już, to oni już nie są problemem wcześniej czy później, jak to już pewnie sprawiedliwość zostanie wymierzona. Pan minister Kamiński, w mojej opinii, ma pilnować właśnie własnych szeregów. Tutaj pierwszy sygnał o mogących się pojawiać nieprawidłowościach właśnie w Skarbu Państwa, no został wymieniony minister skarbu. Wokół każdej władzy gromadzą się rozmaici pieczeniarze, karierowicze i tak dalej. Pytanie jest, jak ta władza na to reaguje. I Platforma reagowała w taki sposób, że po prostu tolerowała, bo wręcz dopieszczała taką kamarylę, a Prawo i Sprawiedliwość już zareagowało ewidentnym brakiem akceptacji. Andrzej Janusz, co będzie najważniejsze w najbliższych tygodniach, miesiącach dla PiS-u? Ja jednak uważam, że będzie próba zmniejszenia frontów walki. Już mamy sygnał, prawda, że być może reforma edukacyjna zostanie odłożona, prawda, bo nie mają przesunięta, czyli ten pewien front zostanie wyciszony. No ważnym na pewno będzie elementem, no zbliżamy się do grudnia, koniec kadencji prezesa Rzeplińskiego. No i tutaj w tym scenariuszu rozegrania sprawy Trybunału Konstytucyjnego, no to miał być bardzo ważny element, bo będzie próba powołania nowego prezesa, tak? No i pytanie, kto tym prezesem będzie, czy to będzie sędzia już powiedzmy wybrany przez nową większość teraz, który na pewno będzie w sposób oczywisty bardziej dla obecnego układu władzy kompromisowym i będzie pewno szukał jakiegoś tutaj wypracowania pewnego kompromisu konstytucyjnego, czy to jednak będzie próba, no, że tak powiem, ze starego układu wyboru sędziego i dalej prowadzenia tego konfliktu. I także sprawa Trybunału, moim zdaniem, w najbliższych tygodniach się będzie decydowała. Czyli Trybunał, a wcześniej próba zamykania frontów, a wcześniej jeszcze próba konsekwentnego realizowania podatki. No więc polityka będzie trwała i zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. To była debata poranka. Rozmawialiśmy o RF-u po wyborach. Dr. Andrzej Janusz, Adrian Stankowski i Andrzej Pomarańczyk byli moimi gośćmi. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Robert Walenciak. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Radio 24. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? Ludzie gospodarki. W każdą niedzielę o godzinie 15:15. Autopromocja. Jest tu druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd przyjął projekt ustawy
powołującej Wojska Obrony Terytorialnej. Rada Ministrów chce, by zmiany weszły w życie od nowego roku. Wojska Obrony Terytorialnej będą samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Będą mogły prowadzić działania zbrojne, lądowo-militarne we współpracy z wojskami operacyjnymi, a także działania antykryzysowe i antyterrorystyczne. WOT ma też zwalczać zagrożenia niemilitarne, prowadząc działania informacyjne i edukacyjne. W każdym powiecie ma być kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy ochotników obrony terytorialnej. W całym kraju kilkadziesiąt tysięcy. Jest zobowiązanie premier i większości parlamentarzystów. Jeszcze w tym roku zostanie uchwalona ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Przekonywał w Hajnówce i Siemiatyczach prezydent Andrzej Duda. Na obu spotkaniach była Renata Reda. Tak jak w Hajnówce, tak i w Siemiatyczach. Prezydent powtórzył, że ma obietnicę od premier, że projekt ustawy, którą złożył w Sejmie, będzie uchwalony w tym roku. Na obu spotkaniach z Podlaskiem próbował podsumować rok działalności rządu Prawa i Sprawiedliwości, partii, z której się wywodzi. Jako sukcesy wymienił m.in. program dla seniorów Leki 75+, wprowadzenie najniższej emerytury w wysokości 1000 zł, 13-złotową stawkę minimalną za godzinę pracy, uszczelnienie systemu podatkowego, a przede wszystkim funkcjonowanie programu 500+. Mówił o potrzebie zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów w Polsce, by stworzyć szansę na rozwój nawet najmniejszym miejscowościom. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Nie żyje profesor Jerzy Szacki, socjolog i historyk idei. Miał 87 lat. Przez większość swojej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 70. pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Profesor Szacki zajmował się m.in. problematyką tradycji i pamięci zbiorowej oraz historią polskiej myśli socjologicznej. Był autorem wielu monografii i prac naukowych, z których uczyło się kilka pokoleń adeptów socjologii. Sekretarz generalny NATO powiedział, że rosyjskie okręty, które zmierzają do Syrii, mogą być użyte przeciwko cywilom w Aleppo. Chodzi o grupę okrętów, w tym m.in. o lotniskowiec admirał Kuzniecow i krążownik Piotr Wielki. Zwiększenie możliwości bojowych Rosji w regionie wywołuje niepokój, przyznał szef sojuszu.